Witam wszystkich w kolejnym dniu pobytu na Krecie. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę, zmierzamy od okolic Rytymnu, gdzie mieszkamy, na wyspę Gramvousa i na lagunę Balos. To jest jeszcze za Hanią i będziemy właśnie przejeżdżać, oglądając Kretę. Ja akurat mam miejsce w autobusie po stronie, gdzie są skaliste tereny, więc możemy właśnie zobaczyć, jak wyglądają góry Krety. Natomiast my jedziemy drogą narodową wzdłuż wybrzeża Morza Kreteńskiego i właśnie zmierzamy w kierunku Hani i w kierunku portu Kissamos. Port Kissamos w czasach rzymskich i bizantyjskich był bardzo dobrze prosperującym portem, a w dzisiejszych czasach właśnie stamtąd wypływają statki, po prostu statki wycieczkowe, które właśnie płyną na przepiękne plaże Krety, właśnie na plażę Balos i właśnie na plażę na tej wyspie Gramvousa, gdzie również znajduje się twierdza wenecka na takim 140-metrowym wzgórzu, wzgórze Gramvousa, tylko półwyspu Gramvousa. Południowe wzgórze jest porośnięte pomarańczami, oliwkami, a zachodnia część właśnie to są właśnie te przepiękne plaże. Są to takie dzikie tereny, trochę skaliste, ale też właśnie z pięknym piaskiem. Natomiast teraz my idziemy przez miasto, przez miasteczko, bo właśnie zbliżamy się do tego portu Kissamos. Możemy podziwiać budowę Grecji. A teraz widzimy już Morze Kreteńskie. No i powoli będziemy właśnie podjeżdżać do tego portu Kissamos. Też właśnie widzimy przepiękne takie kościółki, kapliczki nieduże, które po prostu są jakby kopią tych małych takich kapliczek, które znajdują się przy domach na Krecie. I tyle, że właśnie są większe. I właśnie już jesteśmy w tym porcie Kissamos, widzimy statki. I nasz autobus tutaj właśnie zakręca, żeby zaparkować. Teraz będziemy wysiadać. Naprawdę piękny jest ten widok i właśnie tam stoi nasz statek, który też nazywa się Gramvousa. Tak jak ten półwysep. I już weszliśmy na statek i podziwiamy piękno Morza Kreteńskiego i inne statki. A my zamierzamy właśnie wejść na ten górny pokład, żeby po prostu mieć lepsze widoki. No niestety musimy trochę poczekać, także będziemy właśnie chwilę tutaj stać. Tam właśnie widać flagę grecką i widzimy, jak z
statek przepływa, jak to pięknie wygląda. I widoki z naszego statku. I jeszcze ciągle czekamy, aż nasz statek ruszy. Ale naprawdę widoki są przepiękne, więc po prostu ten czas jest naprawdę mile spędzony. No i zaczęliśmy już płynąć. Jest to niesamowicie relaksujące. Ja bardzo lubię pływać statkiem. Odkąd byłam w Chorwacji, to wydaje mi się, że taki urlop jest najlepszym urlopem. O, teraz widzimy taką jaskinię. Takie ciekawe wejście właśnie tam było, do tej jaskini. I wyspę, taką wysepkę, która znowu ma kształt krokodyla, podobnie jak na Capri, tylko że ta jest o wiele mniejsza. Ten krokodyl wygląda, jakby był uśmiechnięty. I przepiękne widoki. Słońce odbija się w wodzie, tak jak na obrazach impresjonistów. A tutaj nasz statek. I właśnie jesteśmy na tej plaży z białym piaskiem. Właśnie w miejscu, gdzie znajduje się na tym 140-metrowym wzgórzu twierdza. I tutaj właśnie się zatrzymamy. O, flaga grecka. Można też zobaczyć. A teraz my sobie zjemy taki lunch. Ziemniaczki z sałatką grecką i z wodą. I później wyjdziemy sobie właśnie tam na plażę. No, woda jest turkusowa i tutaj nasz statek widać. Po tej stronie może ma taki ciemniejszy kolor, to ładny stateczek. I wystające skałki w różnych miejscach są widoczne, a tam jest widać wrak statku, który osiadł na mieliźnie. To czarne takie właśnie, które jest przed nami. No i ta przepiękna plaża z białym piaskiem i turkusowa woda, bardzo, bardzo czysta. To wygląda po prostu fantastycznie. Na pewno kamera nie jest w stanie oddać piękna tej plaży. I znowu widzimy ten wrak statku. I flagę powiewającą na wietrze.
tutaj wyszłyśmy ze statku na plażę. No i po prostu woda jest naprawdę czysta. Tutaj właśnie stoję i widać nasz statek otwarty i ludzie właśnie sobie wyszli na plażę, kąpią się. Jest tutaj przepięknie, zobaczcie, jaka ta woda jest wspaniała. To jest naprawdę widok niesamowity. A teraz suszymy się już na statku i płyniemy na Balos. I już jesteśmy na tej lagunie Balos. Widzimy takie kamieniste wybrzeże i nasz statek zacumowany. I wszyscy przygotowują się do przejścia przez takie jakby jezioro morskie na drugą stronę, gdzie jest plaża właściwa. I po tych kamieniach się ciężko chodzi. Trzeba bardzo uważać, żeby się nie przewrócić i nie zranić, bo są bardzo ostre. Widzimy, jak to pięknie wygląda. Woda jest cieplutka, piasek delikatny, praktycznie można zdjąć buty i iść po tym piasku i tak sobie właśnie brodzić, ale ta woda stawia opór i idzie się dosyć ciężko. Ale jest to niesamowite, tak jakby się było właśnie w wannie, tak ciepła jest ta woda, albo raczej w takim brodziku. I już jesteśmy na tej plaży. No przepięknie jest tutaj. Widok na to turkusowe morze jest niesamowity. I my właśnie wzięłyśmy sobie taki biały parasol, żeby chronić się przed słońcem. Ponieważ nie rosną tutaj żadne drzewa, więc nie ma ani kawałeczka cienia. A tutaj widać nasz statek i właśnie ludzi idących przez to jezioro. No i ja tu właśnie stoję sobie w wodzie, takiej czystej, pięknej i stoję na różowym piasku. Taka różowa plaża to chyba rzadko się zdarza, chyba tylko na Krecie można zobaczyć taką plażę. No i cóż, nasz pobyt na tej pięknej plaży Balos dobiega końca, a ja żegnam wszystkich. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, to proszę o kciuka w górę i do usłyszenia w następnym filmie.